Witam was wszystkich, moi drodzy. Mam nadzieję, że się nie boicie, że wszystko działa. Działa mi mikrofon, świeci, więc jest dobrze. Ale ja nie zacznę tego odcinka bez rekwizytu mistrzu Focyka, który ochroni mnie przed strasznymi rysunkami strasznych dzieci. Dzieci bywają straszne, niektóre, a niektóre są fajne. Najstraszniejsze rysunki dzieci. Część trzecia, nie bądź kosmitą i A zapomniałem, że na kosmitę to tu promienie ultrafioletowe z tego lecą. Także straszne mistrzowskie intro i zaczynamy. Let's go! Zaczynamy od rysunków dzieci, które tak naprawdę coś tam sobie narysowały i teraz dorosły człowiek powinien odnieść się do tego, czyli jak będzie wyglądać rysunek dziecka w prawdziwym życiu, powiedzmy w 3D. Czyli jedne z dzieci rysują po prostu jakieś dziwne postacie z połamanymi rękami, z cyckami czy cokolwiek, to jest chyba twarz. No nie dość, że ma twarz na twarzy, to jeszcze ma twarz na klacie. Więc takie rzeczy, owszem, również się prawdopodobnie zdarzają. Mat albo ma plus, czyli miał zawsze plusy z matematyki. W szkole ciężko powiedzieć, w każdym razie jakiś dorosły oczywiście odniósł się do tego i przerysował te wszystkie rysunki, straszne zresztą rysunki dzieci. Tak naprawdę dzisiaj dowiemy się też, czego boją się dzieci. Wy też będziecie o tym wiedzieć. Także, no, co mogę powiedzieć? Na chwilę obecną gościu z dwoma twarzami i z jedną na klacie. Myślałem, że to są suty, to są po prostu oczy. Także inna twarz na innej klacie, na jego klacie. A tutaj mamy jakiegoś potwora z Potwory i Spółka. W sensie, na pewno kojarzycie taką bajkę. Potwory i Spółka to był ten Wazowski, chyba on się nazywał? Nie Jack Gdowski, tylko Wazowski, wiecie o co chodzi. To ten taki, co... Oni musieli ogólnie chodzić i zbierać poziom strachu do takich tubek, w sensie pracowali jako korporacja tylko potworów, które straszą dzieci, no ale jedna dziewczynka była tak urocza, że w ogóle niczego się nie bała i poszła za nimi wszystkimi w drzwi, więc tak to się wydarzyło. No i tak mi przypomina po prostu tą postać, czyli po lewej jakiś chłopczyk narysował Boy, albo on się nazywa Boy, albo narysował Boya, w sensie, albo Boy go rysował. Czy Boy rysował Boya, czy na przykład Girl rysowała Boya, wiecie o co? Takie skomplikowane połączenie, w każdym razie narysowała takiego, a tak go przedstawia ktoś, kto zrobił go w 3D, czyli wysłannik piekieł chodzących po podłoga to lawa, wiesz o co chodzi dalej. Siemaneczko myślcie, słuchajcie, akcja fanarty powraca. W tym roku już nie musicie mnie rysować, tym razem będą nowe tematy rysunków. Akurat w tym miesiącu jest to Loteria Play, o której ostatnio mówiłem w tym filmie, także jak chcecie się zapoznać, tam po prostu wszystko powiedziałem, także zapoznajcie się, wszystko jest w jaściach. Interpretacja jest tak naprawdę dowolna, możecie narysować nawet siebie, trzymających główną nagrodę w Loterii Play. No i wykażcie się, bo najlepsze prace będą nagrodzone, bo specjalnie dla was do wygrania będzie m.in. smartfon. Aha, no i pamiętajcie, żeby oznaczyć Play Polska i napisać hashtag Teamplay, to bardzo ważne. No i co, bierzcie udział w akcji, rysujcie, ja trzymam mocno za was kciuki, wykażcie się, no i zgarniajcie nagrodę. Także trzymam kciuki, let's go, do roboty. Aha, a my wracamy do odcinka, także no, zapraszam. No to już w ogóle jest porąbane, to wygląda jak człowiek ziemniak, albo jak taki postać, to jest król, na pewno to będzie król gruszka. Może i gruszka, nie wiem czemu ma takie kolory czerwono-zielone, może to jest połączenie jakiejś krwi goblina i normalnej. W każdym razie bardzo dziwna sprawa, nogi jak nogi, też on gdzieś tam w nocy sobie chodzi. On wcale nie miał pochodni w tej ręce, skąd pomysł na pochodnie? Skąd pomysł na pochodnie w wersji 3D? I to bardzo dobrze odwzorowane. Tutaj mamy... O kurde, to jest jakiś ogromny... Layson? Dlaczego nie ma nigdzie napisu Layson tutaj? Ten potwór prawdopodobnie nazywa się Layson? Albo Alison Devries lat 3. Alison! A gdzieś narysował na dole, bo nazywa się Alison Davis, ma 3 lata i boi się takiego potwora, który rośnie wraz proporcjonalnie do tego, jaki masz level w Minecrafcie. Nie wiem, dlaczego rośnie, po prostu on gdzieś chodzi tam między blokami, jakimiś budynkami, jest dość wysoki. Także dość creepy sprawa, taka powiedziałbym, buka dla dorosłych. Taka buka, tylko chłopak 3-letni co problemów szuka, no nie wiem. To jest w ogóle porąbane, czyli teraz w ogóle rozumiecie to? Ja w ogóle bym nie zauważył, że tu siedzi jakaś dziewczynka, która faktycznie się boi, a to o to chodzi. I to jeszcze dziecko, zobaczcie, jak narysowało spuszczone włosy tej dziewczynki. Znaczy, jaką trzeba mieć wyobraźnię, żeby narysować takie rzeczy? To jest porąbane! W sensie, tutaj widzimy, mam do czynienia ewidentnie z jakimś, nie wiem, Slendermanem, tylko takim bardziej złodziejaszkiem, który ma tutaj maskę i stosuje się do wszystkich zaleceń sanitarnych naszego rządu, ale ma 4 ręce, więc z drugiej strony może trochę Slender, może strach na wróble, gdzieś tam w tle księżyc i znajdujemy się w lesie i ta dziewczynka się ewidentnie przed nim chowa. Że popaprany rysunek, okej? Okay? Big, mof. Chelsea, czyli może i Chelsea się nazywa ta dziewczynka, a ten potwór mówi big, duże usta, że mouth prawdopodobnie miał być, czyli usta, no czyli duże usta potwora, no creepy to wygląda, on wychodzi z wody, akurat ona sobie tak wyobraziła, chyba że też grał w podłoga to lawa i wychodzi z lawy i to jest lawowy potwór, albo, ale zobaczcie te wszystkie postacie, te wszystkie potwory, które rysują te dzieci, jak można by było wykorzystać w Pokemonach, w nowej wersji Pokemonów, czyli bierzecie 700 rysunków od dzieci i tworzycie 700 nowych Pokemonów, zostawiacie oczywiście Pikachu, czyli legendę.
legendę. No może Bulbazaura, żeby czasem tam się pojawił. Charizarda i Machopa, bo Machop musielibyśmy zostawić wszystkie Pokémony. Bardzo dziwny rysunek z jednym trzonowcem. To jest jedynka, czy to jest trzonowiec wyrósł mu wyrośnięty w jedynce od potwora wielkich Bigmoth. Nawet na, dobrze. By i gymy o tych Bidmoch. Bigmoth. To by była dobra nazwa dla Pokemona. Czekajcie, to pisane razem Bigmoth. Jakbym był twórcą Pokemonów, to bym tak zrobił. Wziął 700 rysunków od dzieci. Tak jak w Ikei, wiecie o co chodzi. Oni tworzą swoje pluszaki w Ikei. Też dziecko coś tam stworzy, narysuje i oni na wzór tego robią. Także no porąbana sprawa. Dziwna rozkmina. The good ma mocz. Good mocz. To też, że ma dobry mocz. Zobaczcie, stuprocentowe odwzorowanie. To dziecko akurat było przestraszone jakimś kościotrupem wiszącym na krzyżu. I tak też zostało to odwzorowane w 3D. Czy to mi w ogóle przypomina, nie wiem, czy kojarzycie taką grę Medieval. To był taki słodki kościotrupek, który biegał, miał swoją kosę. To gra taka na PlayStation 1. Wiecie, co to jest PlayStation 1, czy jesteście już z czasów PlayStation 5? Jacy wy jesteście młodzi, ale wam zazdroszczę. Ale pewnie jesteście młodzi i boicie się wielu rzeczy. Także narysujcie jakieś straszne rzeczy, wrzućcie do internetu, albo wrzućcie do mnie na maila, to będę je pokazywał. Czego boję się miszcze? Wyślijcie mi maila z tym, czego się boicie. Narysujcie po prostu, będę oglądał na filmach. Tutaj mamy, o proszę bardzo, doktor Kimberly. Może to jest nauczycielka? Miss DJ Kimberly? No DJ, to miała być maczuga, a tu ktoś narysował rybę. Czy naprawdę pa... Aha, Kimberly lat 7. Rozumiem, myślałem, że chodziło o nauczycielkę. A tu jakaś Kimberly lat 7 narysowała jakąś straszną, dziwną postać chodzącą po linie również w piekle. Czemu zawsze to wszystko osobom starszym kojarzy się z piekłem? Czemu są takie zero-jedynkowe? Mogła to... Przecież jest woda w tle. Woda, może to jest jakaś niebiańska postać, że w niebie powinna być bardziej. Chociaż to jest ciekawa metafora, że wisi na linie, a na linie się chodzi bardzo wysoko, więc może i w niebie. Połączenie tego z piekłem. W sumie dobra rozkmina. To jest porąbane. To jest jakiś potwór, który aż mu popękała broda, nie golił się. Jeden like to jeden włos. No zobaczcie, jak ja wyglądam. Przecież ja już... Ja błagam o fryzjera, także jest jakiś fryzjer tu wśród was, który chciałby mnie opinkolić. Jeżeli tak, dajcie oczywiście znać, na pewno wpadnę do was na wizytę, będzie przyjemnie. W każdym razie ten gościu też potrzebowałby wizyty, aż mu spękała broda. Zrobiła mu się skorupa na brodzie przez niegolenie już od tych lat. Ale zobaczcie, czego boją się dzieci. Tutaj naprawdę nie jest sprecyzowane to, ile ta osoba, która się tego bała, miała lat, ale narysować coś takiego, nawet w wieku, nie wiem, 5, nawet 10 lat, w wieku 10 lat śni się coś takiemu jakiemuś chłopczykowi albo jakiejś dziewczynce, no porąbana sprawa. Gościu z popękaną brodą. Nazwijcie go jakoś, dajcie znać w komentarzach. Mamo i tato, jesteście szczęśliwi, że żyjecie. Kocham cię bardzo mocno. Wszystkiego najlepszego na walentynki. To jest przejmujące. Trochę creepy. Tym bardziej, że mówi to twoja 3-letnia córka. Albo 4-letnia. Także w nocy przyjdzie, wysmaruje wam stopy, kremem się skończy. Kot in the hat tok anastitambo. To będzie dziwne. Wszystkiego najlepszego, doktorze Swiss. If the cat in the hat come to my house, I will... Jeżeli kot w czapce przyjdzie do mojego domu, chciałabym rzucić go ze schodów. Po prostu chciałby zrzucić własnego kota, znaczy własnego, jeśli kot przyjdzie do jego domu, to chciałby go zrzucić ze schodów. No kto ma tak poukładane w głowie z dzieci, żeby robić takie rzeczy? Aż mnie otrzęsło! O, proszę bardzo, tutaj mamy jakąś postać, która strzela samolotami z dupy. I hate divorce, czyli co, nienawidzę rozwodów? I tu jakieś dziecko narysowało pana listonosza, który wkłada paczkę do tego pojemniku na listy w kształcie serca? No i dobra, nie wiem, czy on wyciąga Excalibur z drzewa po prostu, gotowy miecz. W każdym razie nie tnij tego drzewa, bo to drzewo szanować trzeba, no i jak wziąłeś ślub, to gdzie rozwód? To mordo, żyjcie. Separacja na 6 miesięcy, a potem ale żyjcie, ale walczcie. Co to za rysunek i po co ktoś mu daje szczoteczkę do zębów, skoro jest gruby? Jak ma mu to pomóc w schudnięciu? Co ma szorować rękę, aż mu zejdzie tłuszcz z nadgarstków? O co tutaj chodzi? O, dziewczynka obok mnie jest ładna. Ja zbieram jej włosy. To jest zwariowane! W sensie chcesz ją sklonować? Czy to jest dziewczynka coś na zasadzie laboratorium Dextera? Bo Dexter był bardzo młody, ale już był geniuszem. Jego wzorem był Albert Einstein. Czy kojarzycie bajkę Dextera, czy już teraz tylko wychowujecie się na Clarensie? Dajcie znać, co wy oglądacie w ogóle w tych czasach, bo nie wiem, my chowani na atomówkach, na chojraku i tak dalej, ale nikt nikomu nie wyrywał włosów. Mam nadzieję, że już się nie boicie tych strasznych wszystkich rysunków dziecięcych. Jeżeli się boicie, no to musicie zostawić łapeczkę w górę, bo jak zostawicie łapeczkę w górę, to wszystko będzie okej. Łapeczka w górę niebójności musi zostać zostawiona. Oczywiście napiszcie również hashtag rysunki albo hashtag dzieci, bo to już trzeci odcinek, także hashtag dzieci, pamiętajcie o tym. Oczywiście, no i tyle, zapraszam was na kolejne odcinki codziennie o 10:00. I przestań się bać i narysuj mi coś fajnego i wyślij na maila, to zobaczę na odcinku. Zinterpretuję twoją pracę, twój obraz. Na razie, byś przed chwilą... Prawie wyrywałem słuchawki. Przestań! Te rysunki dziecięce kiedyś mnie wykończą.